Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Grimes. Joe Cole. McLay w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Jak zagrają Punks? Zerknijmy na pierwszy skład. W bramce Gianluigi Donnarumma. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Sergio Ramosa, Leo Messi oraz... Patrz Tomku, to musi być gol. Broni ten strzał, ale co dalej? Grimes. Podanie do Romero. Taylor. Podanie do Romero. Grimes. Joe Cole. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Teraz spokojnie, jak po sznurku. Cierpliwości im nie brakło, jednak ten atak spalił na panewce. Stracona piłka. Leo Messi atakuje flanką, ma trochę miejsca. Szansa, czy przełamie im pas? Nic z tego, spokojnie broni bramkarz. Grimes. Rywale coraz bliżej, utrudniają rozegranie. Co za interwencja Neymara, przejął piłkę. Kylian Mbappé. Taylor. Grimes. Piłka zagrana do Sterlinga. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Mało ma miejsca. Mbappé. Moussa Sissoko. Mbappé teraz przy piłce. Marquinhos, szansa. Uderza. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Acuña. Gosens ma piłkę. Acuña. A teraz Cole. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą?
ale cała akcja kończy się stratą piłki. Acuña, Robin Gosens. Acuña. De Jong ma teraz piłkę. Twarde wejście, ale bez faulu. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę, ale wszyscy znamy stare porzekadło, że liczy się nie styl, lecz to, co w sieci. Może mieli dotąd piłkę rzadziej przy nodze, ale pojawiało się wtedy zagrożenie pod bramką rywali. A to, spójrz, to może być bramka. Ależ teraz świetnie się odnalazł w tej sytuacji. Ich przewaga wzrasta do 2 bramek. Na razie 2-0. A teraz Cole. Robin Gosens. Acuña. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Musi trafić. Tak jest. Joe Cole zdobywa bramkę. Aktualny wynik to 2-1. De Jong. Piłkę dostaje De Jong. Joe Cole. Acuña otrzymuje podanie. Podanie dociera do Raheema Sterlinga. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Już po zmianie stron i zaczynamy grę, proszę Państwa. Acuña otrzymuje podanie. I Jesús Navas z piłką. I teraz uderza. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. I teraz pytanie, Jacku. Jak oceniasz grę Joe Cole'a w pierwszej połowie spotkania? Zdecydowanie jaśniejszy punkt ekipy w pierwszej połowie. Przegrywają, ale ten indywidualny występ mógł i powinien się podobać. Oby posłużyło to za inspirację reszcie drużyny. Jest jeszcze druga połowa, sporo czasu, by powalczyć, ale muszą tego chcieć wszyscy, a nie jedna, choćby nawet najlepiej zmotywowana osoba. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Sterling. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Adresatem podania. Teraz Sterling. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Piłkę dostaje De Jong. Jesús Navas ma piłkę. No i Joe Cole. Acuña otrzymuje podanie. Rzut rożny może dać im wyrównanie. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Numer 16, Ivan Perisic. Głęboka ta centra z narożnika. Ciężko tam było.
trafić do siatki pod takim kryciem. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Cristiano Ronaldo. Dobry teraz atak na piłkę. W ostatnim kwadransie goście bardzo mocno przycisnęli rywali. Ale mimo sporej przewagi, czy wręcz dominacji, nadal nie mamy zmiany wyniku, a do remisu potrzebują jednego trafienia. No, tutaj mogą wręcz za chwilę podwyższyć wynik. Dobra obrona, widać, że ma pewny chwyt. Cancelo. Teraz Sergio Ramos. Jest pod presją. João Cancelo. Tak nie można. Bardzo kiepskie zagranie. Sterling poderwał się do ataku. Jest już na połowie rywali. Acuña. Jesús Navas. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. I Acuña ma teraz piłkę. No cóż, to było złe podanie, po prostu. Piłkę dostaje De Jong. Messi. Powinien do tego dojść. Świetnie, Ronaldo, wymarzona okazja. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Chwilowo alarm można odwołać. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Piłka zagrana do Sterlinga. Teraz usiłuje sobie znaleźć miejsce, by strzelać. Do podania dochodzi Benzema. Co zrobi Raheem Sterling? Jesús Navas ma piłkę. Da im teraz remis! Nie dopuścił do strzału, ale wciąż jest groźnie. Neymar. Cristiano Ronaldo. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. I jest! Trafia teraz! Mamy więc 3 do 1. Niecelnie teraz podaje. Teraz Neymar. De Jong dostaje piłkę.